Gościem festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci jest profesor Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, Instytut jest zaangażowany w ten festiwal od dawna. Czy to jest duże wsparcie tak poważnej instytucji, czy to jest naturalna współpraca między festiwalem a Instytutem? To jest naturalna współpraca, bowiem obie strony mówią o naszej historii. W związku z tym tutaj nas, Instytutu Pamięci Narodowej, nie może nie być. Staramy się jednak, mając świadomość, jak wielkie jest to przedsięwzięcie, działać w taki sposób, żeby z każdym rokiem ta nasza obecność tutaj, to nasze poparcie miało konkretny wymiar i było coraz większe. Staramy się tak, jak możemy. Mogę zapewnić, że na pewno w kolejnych edycjach nas tutaj nie zabraknie i to nasze wsparcie będzie jeszcze większe. Pan jest przyjacielem festiwalu, można powiedzieć, jest tutaj od lat. Jak pan ocenia jego rozwój? Bo to od małej, takiej malutkiej imprezki zrobiła się nagle wielka, taka instytucjonalna, przez wiele instytucji wsparta impreza. Jestem tu od lat. Obserwuję zmiany, które tutaj zachodzą na naszych oczach. Widziałem ten okres raczkowania i widzę ten czas, kiedy mamy dzisiaj potężny festiwal, którego nawet ci, którzy są jemu niechętni, nie mogą go nie zauważyć. Jesteśmy świadkami, jak co roku do Gdyni przyjeżdża tysiące ludzi z kraju, zagranicy, po to, żeby przez te kilka wspaniałych dni o filmach, o postaciach historycznych rozmawiać. To bardzo, bardzo ważne i bardzo potrzebne nam wszystkim. Nie mogę sobie w tej chwili wyobrazić i myślę, że w tym zdaniu nie będę odosobniony, żeby kiedyś tego festiwalu mogło zabraknąć. Panie profesorze, jesteśmy przy stoisku Instytutu Pamięci Narodowej i Biura Poszukiwań i Identyfikacji. Co zaprezentujecie tutaj publiczności w tym roku? Przede wszystkim nasze najnowsze działania realizowane w ciągu ostatniego roku na terenie kraju i zagranicy. To właśnie ta, myślę, że atrakcyjna forma, kiedy nasi archeolodzy, nasi wolontariusze będą tutaj prezentowali efekty swoich prac, mówili o trudnościach z tym związanych, a każdy, kto przyjdzie tutaj na festiwal, zechce przyjść do naszego stoiska, będzie mógł przeprowadzić osobistą rozmowę z ludźmi, których na co dzień widzi tak naprawdę tylko z ekranów telewizorów i z monitorów. To dotknięcie historii własnymi rękami, to jest właśnie w ten sposób trzeba z młodymi rozmawiać? Jestem przekonany, że to jest ta właściwa droga. Mamy już doświadczenie w tym względzie i wiem, że wszędzie, gdzie taka właśnie forma prezentacji z naszej strony następuje, spotyka się ona zawsze z ogromnie żywym zainteresowaniem, nie tylko zresztą młodego pokolenia. Dziękuję bardzo. Profesor Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, jest gościem i przyjacielem festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci w Gdyni.